Witam was serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie dla rozluźnienia Samsonem w Grid Mode'a i zobaczymy, jak tak naprawdę ten Grid Mode nam w dniu dzisiejszym pójdzie, kiedy będziemy grać Samsonem. I pierwsze co dostajemy to Jesus Juice. Wow, to naprawdę jest dobry start, że tak powiem, i patrząc po przedmiotach, jakie mamy w puli przedmiotów tutaj w sklepie, to muszę powiedzieć, że pierwsze co mnie będzie interesowało, to zakup Swarm Protectora, a potem się zastanowię, co pozostałe rzeczy. No, oczywiście też będziemy musieli wejść do pomieszczenia z przedmiotem, który na chwilę obecną jest dla nas zamknięte. Ale na pewno do niego wejdziemy, tak? Na pewno nie zrobię tego samego faila, co jakiś czas temu, że zapomniałem wejść do pomieszczenia z przedmiotem, co zauważyliście tak samo jak ja, że w pewnym momencie po prostu zagapiłem się i zamiast wejść do pomieszczenia z przedmiotem, poszedłem na następne piętro. Mając klucz, a potem zastanawiając się, dlaczego mam tak dużo kluczy, tak? Bo nagle zrobiło mi się o jeden klucz za dużo i stwierdziłem, coś jest nie tak, najprawdopodobniej o czymś zapomniałem. No i faktycznie, zapomniałem o wejściu do ukrytego pomieszczenia, do pomieszczenia z przedmiotem, co niestety bardzo, ale to bardzo nam tutaj nie tyle nie pomogło, co dość mocno nabruździło. W ogóle masa przeciwników, jak może widzicie, i niestety takich przeciwników, którzy spawnują się nie tam, gdzie bym chciał, żeby się spawnowali, a to prowadzi niestety do tego, że nie jestem w stanie poprawnie przed tymi przeciwnikami uciekać. Wow, no zostało nam jedno serducho. Naprawdę jestem z tego powodu mega zadowolony. Oj, to się może zaraz skończyć. Bardzo, bardzo źle może się skończyć, jeżeli za chwilę nie opanuję w jakiś sposób całej tej sytuacji. What the fuck? Co tu się teraz, że tak powiem, dzieje? No i moje pytanie, czy będę chciał zaryzykować i walczyć z bossami, mając tylko jedno serce, czy raczej spróbować szczęścia w kupieniu innych rzeczy i dopiero tutaj przyjść. Zawalczymy z bossem. No i to był dobry wybór. To był bardzo dobry wybór, bo nie dostaliśmy wcale aż tak trudnego bossa, a jego pokonanie może nas pożyć problemów, jeżeli nie będę uważał. Owszem, bo Larry Junior wielokrotnie pokazał, że jest w stanie nam zrobić i to taką dość konkretną krzywdę. Ale jeżeli się wszystko powiedzie, to będziemy mieli dodatkowe naładowanie naszej agresji, siły, czy jakkolwiek by to nie inaczej nazwać. No i oczywiście musiałem dostać Haunta. To jest bardzo, bardzo miłe z twojej strony, gro, że dostałem Haunta. Szczególnie, że Haunt nie będzie przeciwnikiem, z którym chciałbym w tym momencie walczyć. Szczególnie właśnie, że mam tutaj masę kamieni, przez które moje ataki nie przejdą. No i proszę bardzo, już zredukował nas The Haunt do połówki serca. To się zaraz bardzo słabo i źle skończy. Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o czymś takim mówiłem. Dobrze, zestartujmy sobie tego rana. Zobaczmy, co teraz dostaniemy. I to nie jest Jesus Juice. Speed and Range Upgrade. No dobra, Speed and Range Upgrade może być, ale to nie jest Jesus Juice. To nie jest tak dobry start jak na poprzednim piętrze. No, trudno się mówi. Spróbujmy coś z tego, że tak powiem, wyłuskać w tym momencie. I zobaczymy, co tak naprawdę teraz się stanie, ale trochę mi żal, powiem wam szczerze, bo de facto ustawienie pomieszczenia często wpływa na to, w jaki sposób walczy się z danymi przeciwnikami. A z racji tego, że niestety połowa pomieszczenia, w którym walczyliśmy z The Hauntem, była niestety w
pewien sposób niedostępna dla nas. Znaczy połowa miejsca, w którym możemy atakować Hunta, była dla nas niedostępna właśnie z tego powodu, że były tam skały, czyż jakiekolwiek inne przeszkadzajki, które nie pozwalały nam w żaden sposób do tego Hunta podejść. No to już sami chyba rozumiecie, jak bardzo dużo złych rzeczy się podziało tak przy okazji poprzedniego podejścia. I to jest, słuchajcie, słabe, że niestety często bywa tak w Isaacu, że dostajemy jakiś fajny przedmiot, o, i znowu jesteśmy zredukowani do jednego serducha, super, że dostajemy jakiś, słuchajcie, fajny przedmiot, który rzeczywiście mógłby posłużyć nam do walki i jest w stanie nas ponieść do samego końca, ale z powodu tego, że gra wylosowała nam konkretnego przeciwnika, nie innego, no to niestety mamy duży problem wtedy, tak? Bo nie możemy go poprawnie pokonać, bo brakuje nam jakiegoś, nie wiem, jakiegoś upgrade'u, jakiegoś wskaźnika, etc., etc. To jest niestety problem. I przeważnie ten problem da się w jakiś sposób łatwy, słuchajcie, rozwiązać. Niestety w wypadku walki z Huntem nie da się, nie ma łatwego rozwiązania. I albo wygra się z Huntem, pomimo tego, że mamy takie a nie inne, wiecie, takie a nie inne itemy, albo najzwyczajniej w świecie przegra się z Kretesem i tyle. No, ale z takich newsów, które powinny was zainteresować, no to słuchajcie, oczywiście to, że dla mnie już jakiś czas temu, pojawiła się informacja na temat, słuchajcie, Nintendo, o, zginęliśmy po raz drugi, jak mnie to cieszy. O tym, że pojawiła się informacja, że Nintendo NX to tak naprawdę Nintendo Switch i Nintendo oficjalnie zapowiedziało swoją nową konsolę, już nie będę o tym wspominał, pewnie wspomniałem o tym przy okazji ogrywania Super Mario Makera albo w jakiejkolwiek innej sytuacji, dlatego nie będę tutaj się starał w żaden sposób powtarzać tego, co już najprawdopodobniej powiedziałem, ale bardzo miła informacja ze strony Nikalis Games i Edmunda, która brzmi następująco. NX, czy też raczej Switch, nie będzie konsolą pokrzywdzoną w żaden sposób i również na NX-a, czy też na Switcha pojawi się The Binding of Isaac Rebirth. To oznacza, że konsola zyskuje kolejny świetny tytuł, bo jak wiemy, grę, którą zaprezentowano nam tak naprawdę jako jedną z gier, które najprawdopodobniej będą tytułami startowymi, czy też raczej tytułami, z którymi konsola pojawi się, będzie miała tego launch upline'a swojego, to jedną z tych gier wiemy, że jest Skyrim od Bethesdy i to z tego, co ludzie wychwycili wśród, wiecie, wśród tych ułamków sekund, kiedy widzieliśmy tego wspaniałego Switcha na ekranie i widzieliśmy przez chwilę widzieliśmy tego, jak on się nazywa, Skyrima na NX-ie odpalonego, jak go prezentowała Bethesda, no to powiem wam tak, że wiele ludzi zauważyło, że nie jest to grafika podstawowa, taka jak na przykład w wersji na PlayStation 3, wersji na obecnej, czyli wiecie, czyli tej wersji PC-towej obecnej, niezmodowanej, etc., etc. Jest to grafika, która pasuje, bardzo przypasowuje, czy też raczej bardzo nie odstaje od tego, co zaprezentowano nam, słuchajcie, z racji informacji tego, że pojawi się ta edycja Skyrim Special Edition,
która będzie miała zremasterowaną grafikę, pojawi się na Playu 4, pojawi się na Xboxie One, pojawi się na PC-cie i dostaniecie ją na PC-cie za darmo, jeżeli posiadacie Skyrima wraz ze wszystkimi dodatkami. I ogólnie rzecz biorąc, wygląda na to, że faktycznie, słuchajcie, dostaniemy wersję, że tak powiem, zremasterowaną tego Skyrima, a nie tą wersję podstawową. Może to oznaczać, i bardzo bym się z tego powodu cieszył, gdyby to faktycznie to oznaczało, że NX nie będzie miał wcale takich słabych, słuchajcie, podzespołów. Będzie to oznaczać najprawdopodobniej, że Skyrim, że Switch faktycznie będzie konsolą, która będzie... O, znowu zginęliśmy. Ja nie wiem, co dzisiaj jest. Jeszcze raz restartuję. I dostaliśmy Klątwę Ciemności. Może to nam pomoże. Pageant Boy. Pageant Boy. Na samym starcie. 7 centów. Luck Upgrade. Okej, okay, może być. W ogóle tak jakoś dzisiaj słabo mi idzie, bo chyba nie mogę się skupić na graniu, ale trudno się mówi. Spróbujmy coś z tego, że tak powiem, zyskać. I tak jak już wspomniałem, wygląda na to, że faktycznie na NX-ie, czy też na Switchu, Steam Sale, super. Teraz jak tego nie przepieprzę, to będziemy po prostu w raju. I to tak naprawdę, dobra. Słuchajcie, patrząc na ten line-up, który zaprezentowano nam ze Switchem, plus informację, którą dostaliśmy na temat tego, jakie firmy współpracują z Nintendo przy produkcji Switcha, i tam naprawdę jest masa firm, które produkują gry AAA, EA Games, Ubisoft, Nordic Games, Bethesda, więc wcale bym się, słuchajcie, nie zdziwił, gdybyśmy w marcu przyszłego roku mogli śmiało powiedzieć, że ej, słuchajcie, mam NX-a, gram w Fallouta 4. Wiecie, jakie to by było, że tak powiem, nie tyle dziwne, co jakie to by było abstrakcyjne doświadczenie. Wow, i znowu zginąłem. Świetnie, po prostu dzisiaj mi idzie wspaniale ta gra. Może Little Steven nam w jakiś sposób pomoże. Szkoda mi tego Steam Sale'a sprzed chwili. Ale no, widzę, że raczej nic mi się dzisiaj aż tak dobrze nie poszczęści. Dobra. Idziemy po raz kolejny walczyć. No i słuchajcie, no i odnośnie właśnie tego NX-a, no kurczę, tego Switcha, wygląda na to, że dostaniemy również na niego The Binding of Isaac Rebirth. Możliwe, że do tego czasu, kiedy pojawi się Afterbirth Plus, dostaniemy już wersję taką, wiecie, pełną, czyli jeżeli kupicie Rebirtha, no to od razu będziecie mieli też Afterbirtha i Afterbirtha Plus, czyli tak naprawdę pełen komplet wszystkich części, czy też Rebirtha ze wszystkimi dodatkami, bo tak to powinienem powiedzieć. Ale jeżeli faktycznie będziemy coś takiego dostawać jako tą linię startową Switcha, to ta konsola naprawdę, naprawdę zaczyna mieć coraz więcej plusów, dlaczego by jej nie kupić. Co prawda, wiecie, co prawda obawiam się tego, bo tak naprawdę jedyna wielka niewiadoma w tym NX-ie na chwilę obecną, w tym Switchu, przepraszam, to karta graficzna, ta hybrydowa karta graficzna, która ma być customowym układem te gry. No to jest jedyna rzecz, która w tym momencie mnie troszeczkę, że tak powiem, nie tyle przeraża, co troszeczkę sprawia, że jestem zaniepokojony tym, czym NX może się okazać, bo Tegra 1 nie jest zbyt mocną. To jest bodajże 1/4 mocy przerobowej tego, co, że tak powiem, ma dla nas w zanadrzu Xbox One i PlayStation 4, więc to jest tylko 1/4. Tegra X2 to jest bodajże, z tego co pamiętam, więc nie cytujcie mnie tutaj, jeżeli coś popieprzę, to napiszcie mi to śmiało w komentarzu, ale Tegra X2 to jest 80% mocy PlayStation 4, jeżeli chodzi o układ graficzny.
Więc co oznacza customowy układ graficzny od NVIDII? Jeżeli oznacza tę grę 2,5 albo cokolwiek zbliżonego do tę gry X dwójeczki, no to faktycznie mamy tutaj szansę z czym konkurować. Ten Nintendo Switch będzie miał faktycznie szansę konkurować z tymi pozostałymi konsolami i może faktycznie wniesie coś nowego do tego świata konsol, bo nie oszukujmy się, od dawien dawna już nie było jakiejś takiej wielkiej nowości, jakiegoś wielkiego, słuchajcie, renesansu, to może zbyt dużo powiedziane, ale jakiegoś wielkiego, odkrywczego, nowego czegoś, co faktycznie byłoby w stanie w jakiś sposób przetasować ten rynek konsol. Więc jeżeli Switch faktycznie dopieści i Nintendo rzeczywiście dostarczy ze Switchem to, co nam obiecuje w tym momencie, i to wsparcie pozostałych firm, i to gry typu AAA, nie tylko Mariany, ale również wielkie inne gry. Oczywiście w dalszym ciągu nie mówimy tutaj o żadnym GTA ani nic z tych rzeczy, z tego względu, że Rockstar nie współpracuje z Nintendo. Oficjalnie było to powiedziane, że Rockstar niestety nie współpracuje z Nintendo, ponieważ Nintendo Seal of Quality jest zbytnio dla Rockstara podobno, słuchajcie, wyśrubowany i nie chcieliby tworzyć innej gry. Znaczy inaczej, gdybyśmy mieli GTA 5, to ono musiałoby być inaczej zupełnie poprowadzone, w zupełnie inny sposób musielibyśmy, wiecie, to w jakiś sposób... The Book of Belaya. To jest piękne i to sobie na pewno weźmiemy. No, musieliby to w jakiś sposób, słuchajcie, pogodzić, a to niekoniecznie, że tak powiem, leży w kwestii naszego Rockstara, z tego względu, że niekoniecznie Rockstar chce tutaj w jakiś sposób na tyle zawadzić graczom, co w najprostszy i najbardziej logiczny sposób po prostu wiadomym jest, że Nintendo Seal of Quality dla Switcha, patrząc po tym wsparciu, jaki obecnie Switch dostaje, będzie troszeczkę obniżonym progiem dostania się na konsolę Nintendo, a to może oznaczać, że zobaczymy na tej konsoli więcej gier, które są grami, słuchajcie, grami takimi nie tyle śmieciowymi, tylko takimi bardzo, ale to bardzo popularnymi grami. Więc to w ogóle byłby, że tak powiem, wielki szok dla mnie, że Nintendo wreszcie otwiera się i zmienia swoją politykę po tylu latach. Ale to może i dobrze, słuchajcie, to może i dobrze świadczy o Nintendo, bo faktycznie dzięki temu będziemy mieli jakieś, słuchajcie, zróżnicowanie na tym rynku konsol. I też fajnie jest to, że ciekawi mnie, w jaki sposób Edmund wraz z całą resztą z Nikalis Games, w jaki sposób rozwiążą tym razem The Binding of Isaac na Switcha, no bo skoro będziemy mieli pada bardzo podobnego do Wii U, to czy zostanie jakieś nowe, wiecie, jakaś nowa koncepcja zostanie wymyślona na Switcha, czy po prostu dostaniemy dokładnie to samo, co obecnie mamy na Wii U, tak w ogóle, bo wielokrotnie o tym powtarzałem, że kurczę, chciałbym przetestować tego Switcha, tego Rebirtha na Wii U, z tego względu, że no kurczę, jest jako jedyny spośród wszystkich Rebirthów jest tak naprawdę troszeczkę inaczej stworzoną grą, ponieważ architektura Wii U, a także możliwości Wii U są takie, a nie inne.
I słuchajcie, to bardzo, ale to bardzo w jakiś sposób może tutaj pomóc. I tak, już zauważyłem, co takiego niedobrego zrobiłem przy okazji poprzednich ranów i było to to, że nie poszedłem odnowić sobie życia. Zapomniałem, że przecież nasz drogi Samson działa troszeczkę inaczej niż w oryginalnym Isaacu, czyli jego rage przechodzi z pomieszczenia na pomieszczenie i troszeczkę wdupiłem. Tak mi się coś zdawało, że coś za trudno mi jest i coś robię nie tak, jak powinienem, ale nie mogłem skojarzyć faktów, no i proszę bardzo, macie efekt, że do 4 razy sztuka nam się tutaj zrobiło. O, Blighted Ovum, o mój Boże, Blighted Ovum, którego tak dawno nie było, a którego tak bardzo nie cierpię z tego chociażby powodu, że to Blighted Ovum, który faktycznie może w jakiś sposób nam zaszkodzić. O, podwójny Blighted Ovum, to już jest zupełny, że tak powiem, zupełne udziwnienie tego wszystkiego. I bardzo, bardzo duże utrudnienie, ale właśnie, nie powinno to nam w żaden sposób zaszkodzić. Wejdźmy sobie tutaj. Wiecie co, patrząc na ilość życia, jaką mamy, wzięcie Abaddona jest w tym momencie bardzo dobrym pomysłem, bo nie mamy tak naprawdę za dużo tego życia, tych czerwonych serc, więc Abaddon jak najbardziej powinien nam tutaj w jakiś sposób pomóc. Tak jeszcze patrzę, co byśmy mogli tutaj wziąć. Mamy 11 centów, niestety nic ciekawego się tutaj nie znajdzie, więc za 5 centiaków kupię jeszcze jeden klucz na wszelki wypadek, żeby już na przyszłym piętrze nie musieć tego klucza, słuchajcie, w żaden sposób tutaj kombinować, żeby go zakupić, żeby go mieć. I po prostu zejdźmy sobie na kolejne tak naprawdę piętro, głębiny. Głębiny i pierwsze co, damage i range upgrade, super, co dostaniemy tutaj? O tak, host hat, dawno nie widziałem host hata, host hat jest, no lubię ten przedmiot, nie oszukujmy się. Host hat jest jednym z ciekawszych przedmiotów i faktycznie warto czasami w niego zainwestować. Wiecie co, dobrze, że kupiłem ten dodatkowy klucz, bo teraz mogę zrobić coś takiego i dostaniemy jakąś kartę. Two of clubs, dostajemy drugą bombę. Jakby ona miała nam w czymś pomóc. A może nam pomoże. Ale to tylko może. Bo niestety nic tutaj nie znaleźliśmy. Dobra, idziemy w takim razie walczyć z falami przeciwników kolejnymi. I dobra, użyjmy sobie naszej wspaniałej księgi Beliasza. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. I powiem wam szczerze, że ta księga Beliasza faktycznie pomaga nam. Z tego względu, że dzięki księdze Beliasza mamy ten chwilowy boost naszej siły, który w żaden sposób nie będzie tutaj ustępował tej naszej sile, którą zbieramy poprzez gniew, będąc Samsonem. Ale no, to bardzo, słuchajcie, ciekawie wygląda właśnie z tym boostem, bo on działa w taki sposób i wiem, ktoś tutaj powie, że tak nie działa wcale ten Księga Beliasza po użyciu tylko i wyłącznie jeden raz w danym pomieszczeniu zadziała. Potem już nie działa z tego względu, że nie jest w taki sposób, jak ty mówisz, zaprogramowana, etc., etc. Niekoniecznie. Księga Beliasza, słuchajcie, jest pewnego rodzaju zbugowanym przedmiotem. I właśnie, na przykład jak użyjemy jej teraz, to ona zrobi nam mnożnik od naszej podstawowej siły, którą mamy w tym momencie. A że troszeczkę tej siły się nazbierało, czyli mamy tego rage'a dodatkowego uzbieranego, tą siłę z gniewu, no to w tym momencie dostaniemy większy, nasz mnożnik zostanie, zostaniemy tak naprawdę obdarzeni większą siłą. O, w tym to wszystko, że tak powiem, cały tkwi sekret. A druga sprawa jest taka, co już może wspomniałem, a wielokrotnie o tym powtarzałem, to Księga Beliasza jest zbugowana. I zbugowana w ten deseń, że nigdy nie powinna być użyta więcej niż jeden raz w danym pomieszczeniu, bo się nie da po prostu. Ale jeżeli w jakiś sposób wywołacie to, czy to wiecie, czy to
czy to najzwyczajniej rzecz biorąc, wykorzystując do tego jakieś, wiecie, jakieś tajemne triki, czy też po prostu popsujecie grę, czy też gracie po prostu w grid moda, no to wtedy Księga Beliasza działa deczko inaczej i działa bardziej w stylu jestem zabugowana. Ajajaj, wziąłbym któryś z tych przedmiotów, ale niestety nie stać mnie na to, bo będę miał za mało życia, więc niestety ten deal z szatanem sobie odpuścimy. I pierwsze, co kupimy na tym piętrze, to będzie Jesus Juice. Super. Drugie, co bym zakupił, to będzie kluczyk. I w sumie już na nic więcej nas w tym momencie nie stać, więc idziemy sobie śmiało na następne piętro. Może tym razem coś uda nam się ugrać, chociaż patrząc, jak szybko wytracamy to życie, to zaczynam mieć pewnego rodzaju wątpliwości. Podwójny item room. Tak, Bomber Boy, Explosive Blast. Weźmiemy sobie pomadkę matki, czyli range upgrade. Zresztą gacie matki to też był range upgrade. I dobra. Zrobimy to tak, słuchajcie. Z któregoś i tak wypadną nam cęciaki. I teraz tak, mamy 5 cęciaków, więc możemy zrobić coś takiego. Teraz możemy spróbować zrobić coś takiego. Otworzyć to. No i dostaliśmy 3 centy z powrotem. Mamy 8 centów. Mamy jeszcze trochę centów. Dobra. To jest warte zachodu, z tego chociażby względu, że jeżeli tutaj będzie przedmiot, to będziemy w niebie. Dobra, mamy z powrotem bombę i 2 centy, więc nie jest źle. Ale popatrzmy, co teraz moglibyśmy tutaj ugrać na tym piętrze i szczerze, mam jeszcze 5 centów. W ogóle dlaczego ja to robię tak? Przecież mogę to zrobić w taki sposób. Zastanowię się i przemyślę całą sytuację, co by tutaj można było zrobić i faktycznie spróbujemy coś ugrać z tego wszystkiego, a nie tylko i wyłącznie zastanawiać się, czy przeżyjemy kolejne piętro, czy raczej nie. A sądząc po, wiecie, po wszystkim za i przeciw, to tak naprawdę jesteśmy w stanie coś ugrać tym razem. Ale niestety zaczyna nas zawodzić gra pod kątem życia, jakie posiadamy. I to może być czynnik główny, który doprowadzi tak naprawdę do naszej porażki. Brak życia. Brak życia, które jest nam w tym momencie tak bardzo potrzebne. Bardzo się cieszę, że jeszcze na dodatek gra ze spawnowami moich ulubionych przeciwników, czyli brimstone'owe duchy. O, super, super, świetnie. Świetnie, to się nie może dobrze skończyć. To się bardzo może źle skończyć. Dobra, użyjmy jeszcze raz Księgi Beliasza i spróbujmy nie dać się zabić. Wow, 1,5 serca. 1,5 serca, to jest naprawdę bardzo, bardzo niedobrze, zważywszy na to, że właśnie coś takiego może się stać, że Polisimo Femis może najzwyczajniej w świecie wyrosnąć nam na twarzy i to jest największe niebezpieczeństwo teraz, że jesteśmy w stanie zabić tego bossa, ale on równie dobrze jest w stanie zabić nas z tego względu, że zaatakuje nas od, że tak powiem, nie tyle dupy strony, co w taki sposób, że nie będziemy w stanie mu niczego zrobić. Wow. Wow, panie Cage. Panie Cage, pan się w tym momencie weźmie, uspokoi. Au. Zaraz zginiemy. Zostało nam 0,5 życia. I zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę, bo Cage jest przeciwnikiem niebezpiecznym, z którym nie warto w żaden sposób, słuchajcie, zadzierać, ale wow, z połówką serca udało nam się przeżyć. O mój Boże, to jest złe. Mamy 31 centów.
Nakupuję teraz Spirit Heartów, tyle ile będę mógł. Zostało mi 16 centów. Szlak. Szlak, szlak, szlak. Zobaczmy. Halo. O tak. Halo. Wszystkie stacje w górę. Pięknie. To mi się bardzo, ale to bardzo podoba. O, podwójna maska Infimiego. Podwójna maska Infimiego. Ja się naprawdę chciałbym spytać, za jakie grzechy podwójna maska Infimiego. I teraz, która maska będzie tą maską, którą muszę obijać od tyłu? Już widzę, która. Tamta. Ała. Ała, to nie tak miało wyglądać, szanowna gro. Ale dwie maski Infimiego to już jest, słuchajcie, deczko za dużo. Właśnie z tego powodu, że nie. Tak dawno już nie walczyłem, słuchajcie, z maską Infimiego, że zapomniałem, jak ten boss jest po prostu wkurzający. Ale chyba nam się udało. I co będziemy mieli tutaj? Dlaczego nie mogę zrobić nic złego? Wezmę Card of Nine Lives. I proszę bardzo. Wiem, troszeczkę przegliczowałem grę, ale to, co teraz mamy, to jest po prostu aż niewiarygodne, jak bardzo udało mi się popsuć w tym momencie tą grę. Byleby dostać to, co dostałem, to znaczy to, co widzicie, czyli Card of Nine Lives i jeszcze Death Toucha. Coś czuję, że będzie ciekawie, będzie bardzo nawet ciekawie, bym powiedział. O, Little PJs. You feel cozy. Może być. Może być. Wracamy do gry z ilością życia, że tak powiem, i... 10 centów. Wow, mamy już 12 centiaków. Czyli kupię sobie jeden klucz i w tym momencie zobaczę, co jest tutaj. Dwa dobre przedmioty, których niestety nie jestem w stanie ani jednego, ani drugiego wziąć, z tego względu, że mam już wystarczająco dobre przedmioty. I to jeszcze przedmioty aktywne, czyli tego, jak on się nazywa. Czyli tak jak może widzicie Księgę Beliasza. Gdybym miał coś, co pozwala mi użyć przedmiotu dwa razy i... chociaż... Wiecie co, zrobimy tak, przejdziemy to piętro, mając jeszcze przy sobie Księgę Beliasza i wymienimy na nożyce. Ponieważ nożyce pomogą nam w walce z naszym ulubionym wujaszkiem Ultra Gridem. Z tego względu, że nasze ciało skupi się na atakowaniu Ultra Grida, bo zawsze skupia się na atakowaniu Ultra Grida, a co za tym idzie, będziemy mieli, że tak powiem, wolną rękę w atakowaniu pozostałych przeciwników. Sharing Shears bodajże tak to się nazywa. Dobra, patrząc dalej, co my tu mamy? Mamy 25 centów i jedną bombę. Na następnym piętrze już nie będzie niczego, więc zrobimy boom. I dostaniemy przedmioty, które niekoniecznie mi się podobają. Więc spróbujmy tak. Raz, dwa, trzy. Okej, to już brzmi lepiej. Safety pin, evil range upgrade i shot speed upgrade. I teraz, jeżeli będzie nam dane, to kupimy jeszcze sobie tamto cholerstwo. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy tutaj się nic nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Uff. Dobra, nie wiem, z czym walczymy, ale... O, to nie jest adwersarz. To jest The Dark One. Z Dark One'em mogę walczyć bardzo dużo razy. Chociażby z tego względu, że Dark One'a jako... przeciwnika lubię i niekoniecznie czuję, wiecie, problem, kiedy z nim walczę, ale no wiadomo. Ja nie czuję problemu, kiedy z nim walczę, a może się za chwilę okazać, że pójdzie mi niezmiernie źle, jak będę z nim walczył. Ale nie poszło. Nie poszło ani z nim, ani z Folinem i... Podwójna śmierć! Hurra! Podwójna śmierć nie...
powinna zrobić nam tutaj żadnego... Nie powinna sprawiać nam problemu. Ale wiecie, jak to jest z tym cholernym przeciwnikiem. Z tym cholernym bossem, chciałem powiedzieć. Niestety, ale śmierć nie należy do bossów, którzy znani są z tego, że są dla nas mili. No i zobaczmy, co czeka nas tutaj. Bardzo fajny Devil Room, czy też raczej, wiecie, deal z szatanem. I mam jeszcze 15 centów, czyli Blood Clot, Range Upgrade i Damage Upgrade. W ogóle jak wygląda nasza statystyka? Nie mam pytań odnośnie statystyki... Nie wziąłem Shiri... O matko, dobra, trudno się mówi. Nie wziąłem tych Shirsów. Wiedziałem, że o czymś zapomnę. Wiedziałem normalnie, że zapomnę w końcu wziąć tych... tego cholerstwa. No trudno. Będziemy walczyć z Ultra Gridem tylko i wyłącznie mając przy sobie, słuchajcie, naszą Księgę Beliasza. Ona też nie jest zła, w żaden sposób tutaj nie mogę powiedzieć, że Księga Beliasza jest złym przedmiotem, ale no mogliśmy mieć Picking Shearsy, które faktycznie zrobiłyby dużą różnicę i w jakiś sposób byłyby w stanie nam tutaj dopomóc i ułatwić tą walkę z mega... z mega szatanem, nie, tylko z ultra, słuchajcie, gridem, ale no nie wyszło tak, jak miało wyjść, bo oczywiście zagadałem się i zagapiłem i nie zauważyłem, że... Chwila, wychodzę już przecież z piętra, a miałem jeszcze wziąć Picking Shearsy. No... To jest normalka u mnie, to jest normalnie... że tak powiem, coś, z czym chyba, do czego chyba już się zdążyliście przyzwyczaić, czyli tak de facto moje zapominalstwo, nawet jeżeli mam coś już z góry zaplanowane, to zapominalstwo właśnie w tym względzie, że wiecie, chcę coś i zapominam całkowicie to zrobić. No trudno się mówi. Ile będziemy mieli cęciaków? 17. To nie jest dużo, ale to nie jest też mało i ogólnie rzecz biorąc, to wcale nie jest, że tak powiem. O! Właśnie tego się zawsze boję. Że jak walczę z dwoma tymi cholerstwami, to pojawi się problem natury takiej, że coś się złego stanie. Dobra. Tutaj już nic ciekawego nie ma dla nas. Mamy w pełni naładowaną kostkę. Kostkę, w pełni naładowany naszą Księgę Beliasza, więc idziemy na następne piętro, żeby zobaczyć, co na nas tak naprawdę czeka w Ultra Gridzie, w walce z Ultra Gridem. No, na razie widzę, że nie ma tutaj aż takiego zagrożenia ze strony zwykłego Grida, tylko zagrożenie jest ze strony, chciałem powiedzieć, Bombermanów, ze strony gniewu. A to z kolei nie jest aż takie fajne. Dobra, idziemy walczyć z Ultra Gridem i zobaczymy, co tak naprawdę tutaj się nam zdarzy, przydarzy, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. O, tak, bomby. Bomby. Kolejne cęciaki. Mam tylko, słuchajcie, taką szczerą nadzieję, że faktycznie uda nam się zachować jak najwięcej cęciaków i wszystkie cęciaki, które mamy, czyli prawie 30, uda nam się, słuchajcie, wrzucić do Grid Donation Station, bo wiecie, jak to często bywa. Ja chcę wrzucić jakąś kasę, a nie mogę tego zrobić właśnie z tego względu, że wujaszek Ultra Grid w pewien sposób nie tyle mści się na nas, co nie pozwala nam tego zrobić. Czy też Grid Donation Station nie pozwala nic z tym zrobić. O, kolejny raz otworzą się drzwi. Naprawdę jestem z tego powodu zachwycony. Mega zachwycony, bym powiedział nawet. Ciekawe co... O, bomby. Bomby to akurat coś, co jest mi w stanie pomóc. A najlepsze jest to, że im więcej tak naprawdę Ultra Grid zabije przeciwników i tych przeciwników zespawnuje, tym my jesteśmy silniejsi, bo każdy zabity przeciwnik na tym piętrze, pamiętajcie, że działa na naszą korzyść,
bo dodaje nam siły, bo gra liczy go jako zabitego przeciwnika, a im więcej Samson zabije przeciwników, czy też w pobliżu tych przeciwników obok Samsona zginie, tym tak naprawdę jego siła wzrasta, więc jest dobrze. Jest dobrze, mogłoby być lepiej, ale tak czy siak jest w miarę pozytywnie. Jedyne co mnie martwi to właśnie to, że mogłem jeszcze wstrzymać się, słuchajcie, z atakowaniem, czy też używaniem mojej Księgi Beliasza, bo gdybyśmy zebrali naprawdę masę siły właśnie przy pomocy... Wow. Oberwałem. 32 centy. No naprawdę, ty się jakoś, nie wiem... Ulubiłeś sobie te klucze tym razem, w dzisiejszym ranie, czy jak? Bo tak rzucasz tymi kluczami na lewo i prawo, tymi centami z kluczami, o tak powinienem powiedzieć. No i co teraz spadnie? Bomby. Bomby niekoniecznie, ale... Chwila, my jesteśmy odporni na wybuchy bomb, bo przecież mamy tego... Mamy ten wspaniały, że tak powiem, kapelutek. Ten kościany kapelutek. Więc jesteśmy w pewien sposób odporni na wybuchy bomb, więc... Dlaczego ja przed nimi uciekam, tego nie wiem, ale to chyba dobrze, że przed nimi uciekam, niż gdybym miał, wiecie, włazić prosto po niebo, o, jestem ten, jestem w jakiś sposób zabezpieczony przed tymi bombami, to nie powinienem ich się w żaden, słuchajcie, sposób bać, tak, bo tak de facto i tak mi nic nie zrobią. To jest błędne rozumowanie i nie powinno się w żaden sposób, tak myśleć w czasie walki z Ultra Gridem, że a skoro jestem odporny na coś tam, to nie zaszkodzi, żeby wiecie, żeby... O kurde, ja dopiero się skapnąłem, że nam tak szybko upłynęło życie. Dobra. Musimy ogarnąć się, bo zobaczcie, co się teraz dzieje. Ja mam dwa serca. I dopiero teraz skapnąłem się, że mam tak mało tych serc, dobra. Ultra Grid niekoniecznie chcę, żebyś doładował sobie to życie, ale muszę się bardziej skupić, bo kurczę, no złe rzeczy się tutaj dzieją. Złe rzeczy pod tytułem, ja zaczynam umierać i nie zauważam tego. Nie zauważam tego, ale to już i tak, że tak powiem, nie ma większego sensu. Bo i tak pokonaliśmy naszego ulubionego Ultra Grida. Wow! To było ciekawe. Macie seed przy okazji tego rana. I tak już go pewnie wcześniej widzieliście. I powiem wam, że mamy mało tych przedmiotów. Dobra, mieliśmy 26 centów. I mieliśmy 453. Czyli jeżeli wrzucimy wszystkie centy, to będziemy mieli 479 centów. Zobaczymy, ile się uda wrzucić. 460, więc jest dobrze. Na razie. Na razie, bo wiecie, jak to się może skończyć za chwilę. I obym nie zapeszył w żaden sposób. 470 centów. Jeszcze 9 centiaków, szanowna Grid Maszyno. No nie wierzę. No po prostu to jest niewiarygodne. Wszystkie centy, wszystkie 26 centów, jakie mieliśmy, udało się wrzucić do Grid Donation Station. Wow, to jest bardzo, ale to bardzo rzadka sytuacja, że takie coś mi się udaje. Jeszcze maszyna, no, Grid Donation Station nie jest w żaden sposób, słuchajcie, zablokowana. Czyli innymi słowy, gdybym miał więcej centów, gdybyśmy mieli więcej centów, to dałoby się coś z tego, wiecie, zrobić. Ale tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek dzisiejszy wam się podobał. Był troszeczkę bardziej chaotyczny, ale z tego względu, że chciałem co nieco tutaj więcej poopowiadać, a przy Samsonie raczej nie powinienem za dużo opowiadać, z tego względu, że Samson to Samson i naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Plus jest dość wczesna pora, więc ja jeszcze jestem nie do końca obudzony, więc to też mogło wpłynąć w pewien sposób na chaos, który panował przy okazji tego ranu.
każdym bądź razie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was do komentowania i oceniania moich materiałów wideo. Jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy negatywnie, to fajnie by było usłyszeć w komentarzu właśnie, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym, śmiało piszcie swoje pytania, swoje sugestie, swoje propozycje odnośnie kolejnych ranów, ponieważ ja Wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, czy to komentarzem na komentarz, czy to odnosząc się do Waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów z tej serii. A jak na razie to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, do następnego razu, cześć! What?